Witam w kolejnym filmie. W tamtym filmie tak naprawdę poruszam kwestie niepokojących zapachów, czyli dla mnie głównie z motywem metalu. Ten metal, faktycznie, y, duży taki zastrzyk, y, dużą taką dozę niestety problematycznego niepokoju, zahaczającego o taki wojenny niepokój, y, wprowadzają y, takie właśnie motywy metaliczne. Y, niektóre dymy, niektóre prochy. Y, powiem tak. Takim zapachem, który ja bym jeszcze dorzuciła do niepokojących, jest dla mnie etalip dorąż, ten, który w tłumaczeniu to są chyba sekretne wydzieliny. Natomiast na mnie ten zapach zupełnie inaczej wybrzmiewa. On jest dla mnie przede wszystkim bardzo metaliczny, tak drażniąco metaliczny, tak niepokojąco metaliczny, tak ym, dziwnie w tym wszystkim metaliczny. Jednocześnie tam jest jakaś taka zieloność. Z głębin oceanu, ale z taką właśnie tą problematyczną, metaliczną nutą dopełniającą, ta zieleń jest właśnie taka: yy, ona jest i nieoczywista, ale nie o to chodzi. Ona jest po prostu już taka odarta yy, i przepełniona jakimś taką yy, z takimi negatywnymi emocjami, takim żalem, takim właśnie niepokojem. Ona jest taka właśnie odizolowana. Szorstka, taka po prostu wyjęta z jakichś po prostu długo niesprawdzanych głębin oceanicznych, i ona z tym niepokojącym metalem po prostu wybrzmiewa głównie nami. Także bym tutaj też to dorzuciła do tamtych zapachów. W tym odcinku chciałabym bardziej przejść z niepokojących na smutne. Tak jak tam wspominałam na końcu, smutne potrafi być kadzidło. Smutnym zapachem tam niestety przerwało, jest niesamowicie taka przejmująca. Zieleń z wilgocią, z ziemią rzucona w odkoń oceanu, czyli Beaufort, fatą piątka. W ogóle y, gleba, ziemia, z takim jej i y, 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 y mrokiem, i y głębią, i y bagnistością, takie właśnie motywy, to też są bardzo przejmujące, bardzo emocjonalne i pełne smutku motywy. Takie smutne zielenie, jak na przykład Eden Kaszarela, dawna wersja. Czy właśnie ta zieleń y, lili, zielonych lili, właśnie jest właśnie z ziemią, y, Rzucony w odłoch oceanu, czyli właśnie fotą yy, fatą yy, piątka po forta. Po prostu z tych wszystkich emocji człowiek się przejęzycza. Yy, również pełnym, pełnym zapachem smutku z zielenią jest Nui Bakelit na Good ser. Smutne potrafią być, jak wspominałam, kadzidła. Smutne potrafią być dymy, takie dymy jesienne, na przykład Hermit Coat, yy, Chapel, Chapel, Factory. Dużo w sobie takiej smutku, takiej, takiego po prostu zatrzymania się ma właśnie revolution trudną. Również y, takie nostalgiczne, nieco jesienne, nieco ogniskowe y, i właśnie takie przepełnione tym wszystkim tymi emocjami dymem jest na pewno T-Rex, y, taki skórzano, odymiony, bardzo emocjonalny, bardzo w tym wszystkim silny. Jednocześnie, też taki z takim ładunkiem wojennym, z taką emocją w sobie zawartą. T-Rex, właśnie, Zoologist. Myślę sobie, że dużo takiego w sobie smutku, takiej, takiej dziwności, takiej inności zawiera ritmes. Na pewno, też klub design, skóra z taką głębią i z takim ponurym wydźwiękiem, ale bardzo emocjonalnym klub design. Dezu. To są zapachy smutne, smutne kadzidła, kadzidła refleksyjne. Myślę, że sobie, że dużo, dużo takich właśnie kadzideł, powiązanych właśnie z taką i mrokiem, i ciemnością, i głębią. One potrafią mieć taki właśnie wydźwięk. W ogóle, jeżeli chodzi o niepokojące, to dla mnie biały płomień, ten Personality, oprócz jaskółki, oba zapachy są takie właśnie niepokojące. Ale wracając do smutku, smutne zielenie, smutne dymy. Um, powiem tak, wydaje mi się, że też dużo w sobie takiego smutku zawiera atramental Room 1015. Smutne ponure lasy, smutne ponure drewna. Dev Trójka, taki właśnie. Głębia, kadzidła w takim ponurym lesie, ale z dodatkami także zmiennie bardzo.